Marcin Bandel dla portalu Fight Sport. Witaj Marcin, w ogóle dość długo Cię żeśmy w ogóle nie widzieli tutaj, ani przed kamerą, ani w Polsce w walkach. Witam serdecznie, no jakimś tam lwem medialnym nie jestem, także długo się nie byłem w Polsce też. Może dlatego nie było po prostu jakiejś sposobności. Ostatni pojedynek w grudniu z Dawidem Bielkhedenem w Szwecji. Jak w ogóle ocenisz swoją formę na podstawie tamtego pojedynku? Forma była super, wszyscy byli zadowoleni. W pierwszej rundzie wygrałem. Tak naprawdę błędy taktyczne, tylko błędy taktyczne. W drugiej Dawid mnie złapał, pod klatką trzymał, tak naprawdę punktował, nic tam się nie działo, tylko czoło miałem obite. W trzeciej wyglądało tak samo i przegrałem swoją głupotą. Broniłem zapaśniczo zamiast wiem, ale ogólnie była fajna walka, bardzo pozytywna. Czułem się lepszy, czułem, że mogłem spokojnie wygrać. Zasłużenie przegrałem z racji punktów, z racji jakichś takich taktycznych niedociągnięć. Ale no tak to nie mogę powiedzieć, że jestem zły na tą walkę. Szkoda, że ona nie jest gdzieś oficjalnie dostępna, bo w tej stójce fajnie te takie luki, które były, tak naprawdę gdzieś tam były połatane. Ty mistrz poddanie, można powiedzieć, w ostatnim czasie chyba 3 walki przez decyzję, jeśli się nie mylę. W jedną lub w drugą stronę, ale przez decyzję, to jednak troszeczkę zmieniło się coś w twoim warsztacie. Wiesz, no, przeciwnicy też, tak jak w Niemczech, chłopu z Kaukazu, chłopu chrupie noga, nie klepie, to też nie zawsze jest do końca zależne ode mnie. Z Dawidem tak samo decyzja, no co, nie zawsze się wygrywa przed czasem, ja się biję, chcę wygrywać przed czasem, ale nie zawsze da się. Długo Cię namawiała organizacja ICA do tego, żeby wziąć udział w tej gali, czy po prostu to, że to jest w Łodzi, jednak dla swoich kibiców najchętniej się walczy, tak? No bo to jest ten podstawowy jakby motor, poza oczywiście finansowy. Ja już kilka razy rozmawialiśmy z ACA, no ale teraz ja już nacisnąłem na Teama, że to jest gala, gdzie i fundusze, no fajna organizacja, i fundusze się zgadzają i sportowo, i robią wiele tych gal, także to jest fajny jakiś kierunek, fajna opcja, fajnie się z nimi gada, pomimo, że wcześniej tam gdzieś się nie mogliśmy dogadać, złapać. Także no i tak jak gadaliśmy na konferencji, że to jest prawdziwe sportowe wydarzenie, a nie freakowe. Te twoje migracje z wagą, jak w tej chwili już teraz generalnie osiadasz w półśredniej wadze i tego się będziesz trzymał? Na pewno 7-7, na pewno nigdy więcej. To był błąd. Nie mogę tym błędem tłumaczyć przegranych w UFC, ale na pewno gdzieś to się przyczyniło. Może łatwiej mi sobie też tłumaczyć to, że to też dlatego, że ta 70. 7-7 to już i tak jest, że waga, gdzie ja muszę schodzić, także mimo, że tam mój dietetyk, którego serdecznie pozdrawiam, Dawid Szajrych, coś sugerował 70, że może spróbować, jak ta waga lżej schodzi, to odpada. Marcin, te nazwiska Tajsumowa czy Steve'a Raya, z którym walczyłeś, to jest tak, że obserwujesz ich karierę i dzisiaj Marcin Bandel w dzisiejszej formie zupełnie inaczej rozstrzygałby te pojedynki? Wiadomo, że obserwuję, wiadomo, że mi miło, jak nie tylko ich, każdy z tych chłopaków jak wygrywa. Z Szymonem Dyszem na przykład jesteśmy kolegami dobrymi, z Bartkiem Fabińskim biliśmy się kiedyś, ale to jest sportowo wszystko. A jakby no staram się nie myśleć o tym, jakby było teraz. Jakbym miał się z nimi bić teraz, to bym myślał, teraz każdy z nich jest mocny, dobry. Majerbek tam wiem, że dużo nawygrywał, Stevie to samo. Także nie myślę w ten sposób, nie myślę, co by było teraz. To jest tyle składowych, poza tym już inna kategoria wagowa z nimi, także nie siedzi mi to dziś w głowie nawet. Ty jesteś jeszcze młodym zawodnikiem, bo 29 lat masz w tej chwili. To jest jeszcze taki wiek, że można dojść do powiedzmy takiej ligi jak UFC i chyba nie miałbyś z tym problemu. Myślisz w ogóle o tym? Ja już w kilku wywiadach mówiłem, że kiedyś nie myślałem o UFC i to przyszło. I tak samo teraz staram się jakoś nie myśleć, nie być skoncentrowany na tym, tylko jestem skoncentrowany na tym, co jest tu i teraz. Teraz walczę w Łodzi na ACA. Fajna gala, propozycje ogólnie mam, a zobaczymy, no UFC nie jest jednym kierunkiem, wiadomo, to jest taka Liga Mistrzów, taka elita, ale też jak gdyby wymagania i tak dalej. ACA uważam, że sportowo nie jest gorsze, bardzo szanuję zawodników, to jest ruska taka charakterna organizacja, materialnie też korzystna, także no nie chcę wybiegać jakoś daleko w przód, teraz mam tą walkę i myślę o tym. A po tej walce, bo jak już nie wybiegamy daleko w przód, jakieś plany, 2 walki w roku, 1 walka w roku, jak w ogóle to planujesz? Na ile ci w ogóle zdrowie pozwala
to, żeby się przygotować solidnie do każdego pojedynku, bo raczej nie bierzesz z marszu walk. Nie, już wyrosłem z tego, kiedyś tak robiłem. To akurat ci mogę powiedzieć, że chciałbym 2-3 walki w roku, ale z racji obozów, z racji jakichś tam zawodów, tak samo teraz na Mistrzostwach Europy startowałem w grapplingu, to nie miałem jak więcej zmieścić i chciałbym 2. Chciałbym teraz zawalczyć i jak wszystko będzie dobrze, to jakoś może wrzesień, październik. Jak obserwujesz już ten rynek grapplerski, jakieś wielkie talenty się pojawiły? Takich chłopaków jak ty, jak Rębecki, gdzieś w tych nowych zestawieniach widziałeś? Ale chodzi ci o polską. O grappling, tak. O polską scenę. Typowo grapplersko czy w MMA bardziej? Grapplersko. Jest bardzo dużo, jest nawet mój kolega klubowy, Kamil Wilk, jest szczeciński, no jest naprawdę dużo, ale tak samo ta stara, taka w moim wieku ekipa dalej jest, ale no pojawiają się młode chłopaki, grappling mamy naprawdę bardzo mocny, tak jak byłem w Stanach, mówili o nas Brazylia, Europy, także możemy być z tego dumni, zresztą co widać na mistrzostwach Polski, po jakich w ogóle zdobyczach. Jest bardzo dużo, nie chcę kogoś tutaj skrzywdzić, pominąć, ale jak jest, że prowadzę jakiś trening, jest naprawdę dużo chłopaków, z którymi jest przeprawa, jak się sparuje. Można powiedzieć, że taki stary skład, no bo jednak zawsze w Łodzi obok Pawlaka walczyłeś. No teraz jest jeszcze Kopera, tak? No bracia Kopera, akurat drugi Kopera, który nie walczył wtedy, no ale taki sentyment chyba jest trochę do tej łódzkiej areny. No, tylko że to w innym trochę miejscu. No ja już tak na tyle dorosłem, że traktuję to po prostu jako rywalizację sportową, nie jakąś tam wojnę, a z Pawłem nawet proponowali walkę, ale wiadomo, że my się znamy, nie będziemy się ze sobą bić. Ja w ogóle jestem jakoś tak przeciwny biciu się z Polakami, z których znam. Nie sprawia mi to takiej frajdy, jak nie muszę, a jest tylu zawodników, to wolałbym z kimś innym. Z braćmi Kopera też trenuję, codziennie się widzimy, więc też no, nie ma takiej opcji, żebyśmy się razem bili. Zresztą oni inna kategoria wagowa. Zostało rdzennych nasza, chyba taka czwórka z Łodzi. No ale to jest fajne, ludzie nas już znają, utożsamiają nas z MMA, z Łodzią, także to jest na duży plus. To co, życzę ci dobrego występu, żebyś był zadowolony teraz z tego występu na swoim terenie, na swoim ringu, w tych samych prawie okolicznościach, tylko już na wydarzeniu no zgoła większym, tak można powiedzieć. No tak, ICA zdecydowanie jest jedna z lepszych gal, naprawdę wszędzie rozpoznawalna. No i co, no i dam z siebie wszystko standardowo. Myślę, że będzie dobrze. Marcin Bandel, dziękuję bardzo.